Finał kolejnej edycji najlepszego w zawodzie, konkursu organizowanego przez Starostwo Powiatowe i funkcjonujące w mieście zespołu szkół zawodowych, to niewątpliwie znak, że zbliża się koniec roku szkolnego, ale też jest to potwierdzenie tego, że warto się kształcić, zdobywać doświadczenie i być dobrze przygotowanym do pracy w ulubionym zawodzie. Podczas uroczystej gali, która tym razem odbyła się w zespole szkół nr 3 imienia Mikołaja Kopernika, poznaliśmy m.in. finalistów konkursu w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych oraz kucharz. W tym ostatnim wzięło udział 7 uczniów, a zadaniem było przygotowanie zupełnie nowej potrawy. Wcześniej młodzież nie wiedziała, co będzie. Po wejściu do pracowni uczniowie otrzymali 200 gramów fileta z kurczaka i mnóstwo różnych składników, z którego mieli stworzyć nową potrawę. Konkurs przeszedł nasze oczekiwania, potrawy podane bardzo ładnie, wykorzystane najnowsze trendy, ciekawy dobór składników. Komisja konkursowa była naprawdę pod wrażeniem i myślę, że młodzież też zadowolona z takiego przebiegu. Czy Marcin nam pomóż też? My dziękujemy bardzo za możliwość po prostu sprawdzenia się w takim konkursie. To była dla nas duża lekcja i myślę, że każdy jest bardzo zadowolony. Rozstrzygnięto również konkurs w kategorii cukiernik. Tym razem młodzież udała się w świat baśni, a zadaniem ośmiorga uczestników konkursu z klas drugich było m.in. przygotowanie tortu i ciastek bankietowych. Tutaj właśnie widać, jak jeden z uczniów składa tort. Najprawdopodobniej był to smak owocowy z bitą śmietaną. Tak naprawdę oceniliśmy tutaj organizację pracy, czystość na stanowisku. Ale to jeszcze nie wszystko. Swoimi umiejętnościami w konkursie popisali się również przyszli budowlańcy i technologowie robót wykończeniowych. Zadaniem konkursowym było wykonanie fragmentu narożnika, można powiedzieć półeczki, na powiedzmy kwiatek, wazon, coś dekoracyjnego. Oczywiście dostali dokumentację, z której tylko i wyłącznie na podstawie tej dokumentacji mieli wykonać, wymierzyć. Poznaliśmy również finalistów w kategorii najlepszy sprzedawca handlowiec. Wszyscy uczestnicy wykazali się profesjonalną wiedzą z zakresu sprzedaży towarów, kreatywnością oraz zaangażowaniem we wszystkich konkurencjach. A czym w tej kategorii musiała wykazać się młodzież? Mieliśmy 3 kategorie, w których młodzież konkurowała. Pierwsza z nich to umiejętność zaprezentowania towaru, jego zalet, no i wykreowania tej potrzeby zakupienia konkretnego towaru. Druga umiejętność to sprecyzowanie, opracowanie ulotki reklamowej. I trzecia umiejętność to obsługa kasy i skanowania czasu. Tutaj liderem okazał się mężczyzna, a w konkursie pierwsze miejsce zajął bowiem Arkadiusz Banasiak. No i rzecz jasna jeszcze konkurs fryzjerski, także i w tym roku, jak widać, uczniom nie brakowało inspiracji do tego, aby pochwalić się ciekawymi i zarazem bajecznie kolorowymi fryzurami. Zadaniem uczestników naszego konkursu było wykonanie fryzury. Czas wykonania 60 minut. Natomiast całe przygotowanie wizażu, makijażu następuje zawsze przed konkursem. Zazwyczaj 30 minut wystarczy naszym uczestnikom na przygotowanie tak precyzyjnych makijaży, jak Państwo widzą. Można po konkursie podejść, popatrzeć. Szczególnie zwracam uwagę na detale naszych modelek, od paznokci, przez kolczyki w brwiach, po bardzo wyszukane obuwie. Atrakcyjne nagrody najlepszym z najlepszych za zajęcie czołowych miejsc w konkursach wręczali m.in. przedstawiciele władz powiatu, nauczyciele i radni. Wielkie święto szkolnictwa zawodowego w powiecie wieluńskim. Myślę, że naprawdę mamy powody do dumy, do tego, że mamy wspaniałe szkoły, które potrafią przygotować w swoich zawodach uczniów. Mamy tego dowód dzisiejszym przedstawieniem i podsumowaniem tego już wpisanego na trwałe przeglądu możliwości szkół zawodowych najlepszych w zawodzie. Gratuluję wszystkim uczestnikom, którzy brali udział.